Następna osoba w kolejności to jest pan Adam Chmielewski. Bardzo proszę. Kolejna osoba, która się przygotowuje, to pan Sławomir Krzyżaniak. Dzień dobry państwu. Adam Chmielewski. W dużym skrócie przedstawię tło historyczne omawianego projektu ustawy. W 2006 roku organizacja Transparent International opublikowała raport korupcji w służbie zdrowia. Jako przykład podano m.in. umieszczenie w Polsce na liście leków refundowanych środka nasercowego pomimo braku naukowego dowodu na jego skuteczność. Dziennikarze odkryli, że za tą decyzją stało zorganizowanie przez producenta mieszkania dla krewnego jednego z wysoko postawionych urzędników Ministerstwa Zdrowia. W kwietniu 2011 roku w prasie zachodniej ukazał się artykuł pod tytułem Johnson & Johnson odczuwa ból związany z karami za przekupstwo w wysokości 75 milionów dolarów. Wymiar Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nałożył karę finansową na Johnsona, m.in. za korumpowanie lekarzy i administratorów szpitali w Polsce. Kto kryje się za projektem ustawy, odpowiada wiceprezes firmy Pfizer. Peter Roth napisał: można dostrzec zatrważające podobieństwo branży farmaceutycznej do mafii. Obracają nieprzyzwoicie wielkimi sumami, niosą ludziom śmierć i korumpują polityków. Kiedy widzę, jak ktoś głosi hasła "moje ciało, moja sprawa", po czym zmienia front o 180 stopni, to nie mam wątpliwości, dlaczego tak się zachowuje. Ministerstwo Zdrowia w schemacie leczenia dopuściło około 40 leków, które blokują namnażanie wirusa HIV. Uważam, że utrudnianie społeczeństwu dostępu do leków, które blokują wirusa z Wuhan, jest działaniem zbrodniczym. Nie ufajmy zbrodniarzom, którzy przejdą do historii jak Adolf Eichmann i dr Mengele. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.